Wigilię zdecydowana większość z nas siedziała przy stole, śpiewała kolędy, zjadała się smakołykami ze stołu i czekała na moment, kiedy może otworzyć prezenty. Ale Wigilia dla Tomasa Tuchela nie była szczęśliwa, ponieważ to był dzień, w którym oficjalnie rozstał się z Paris Saint-Germain, mimo iż dzień wcześniej klub ze stolicy Francji pokonał Strasbourg 4-0. Oficjalnie to w oświadczeniu było, że futbol tak naprawdę nie stanowi tylko niewielką część całej korporacji, jaką jest Paris Saint-Germain. I że jest to ciężkie do odnalezienia się trochę w takim miejscu. Ale jednak trzeba mu to przyznać, do finału Ligi Mistrzów z PSG doszedł, co dla wielu było rzeczą trochę niemożliwą. I w sumie tyle, wiadomo, tak, nie szuka nowej pracy, prawdopodobnie będzie to Premier League i to będzie albo Arsenal, chociaż mówi się też o Manchesterze, ale szczerze powiedziawszy, wolałbym Niemca w Arsenalu. I od razu pojawiła się plotka, która za kilka dni temu została potwierdzona. Nowym trenerem Paryża zostanie dotychczas bezrobotny Mauricio Pochettino, który został zwolniony z Tottenhamu. I tak, dużo osób się zastanawiało, czy Pochettino znajdzie się w roli szkoleniowca Paryżan. Przez fakt, że jest on, no, tak jak mówi Tuchel, to jest ciężko tam się skupić na piłce, to tam jest wiele aspektów różnych, na których trener musi się skupić. Aczkolwiek Mauricio jest byłym piłkarzem Paris Saint-Germain, więc jakby znał klub od podstaw, więc spoko. No i pojawiły się cztery plotki transferowe. Wiadomo, jak przychodzi nowy trener do innego klubu, mają się różnego typu plotki i nie inaczej było w przypadku Mauricio. Mówi się dużo o tym, że Mauricio mógł sprowadzić Memphisa Depaya z Olympique Lyon. Olympique wydał oświadczenie, że mógł się pozbyć kolejnego za 5 milionów euro. Z tego względu, iż w tym roku kończy mu się kontrakt i byłby do wyciągnięcia za darmo, a tak to jeszcze cokolwiek by zarobili. Tutaj już pojawił się, myślę, że taki problem, że Holender też się zainteresował na Barcelona, ale wydaje mi się, że bardziej niż Holendrem do Makatonii będzie zainteresowany sprowadzeniem z Manchesteru City Erika Garcia. A tak to myślę, że mógłby to transfer nawet realny. Ponieważ no, byłaby to już znaczna podwyżka względem tego, co zarabia w Lyonie. Oprócz tego no, ligę teoretycznie zna. Jedyne co to w sumie Lyon jest w tym momencie takim drugim, największym klubem francuskim. I nie wiadomo by było, czy takie starcie dwóch największych rywali aktualnie chyba we Francji, chociaż największym rywalem PSG jest teoretycznie Marsylii, ale poziom, gdzie jest Marsylia aktualnie, a poziom, gdzie jest PSG, no to są dwa inne poziomy, przepraszam bardzo. I to w sumie tyle. Także myślę, że Depay myślę, że byłby do zrealizowania z tym. Oprócz czego mówiło się o dwóch zawodnikach, którzy znają Pochettino z pracy z Tottenhamu. Pierwszym jest pan, który nazywa się Christian Eriksen. Zawodnik znalazł się na dość krętej ścieżce swojej kariery. Transfer do Interu, który cała masa osób określa jako majstersztyk Interu, bo był to majstersztyk Interu. Typa, którego kluby największe mogły kupić za 40 milionów euro, kupili za 20, więc spoko, ale to się okazało, że on jest tam tak naprawdę niepotrzebny. Conte woli grać Gagliardinim i Vidalem. To jest poniekąd dziwne, ale co zrobimy? Conte to jest Conte. I chyba wszyscy już widzieliśmy te sceny, kiedy to Eriksen chodzi
na jakieś tam końcówki spotkań, na jakieś takie rezerwy i on jest taki strasznie przymulony, taki... Widzieliście te obrazki na pewno. Jest trener numer 1 na liście transferowej Interu Mediolan. I właśnie Pochettino miałby pomóc Eriksenowi powrócić do dawnej formy. Myślę, że byłoby to spoko opcja. Z tego też względu, że po pierwsze fajnie ze sobą współpracowali. Po drugie, liga francuska nie jest aż taka trudna, myślę, do grania jak liga włoska. Tak naprawdę co jest? PSG właśnie jest. Lyon jest, Marsylia jest, Monaco. A tak to cała reszta to są takie ogóreczki, które łatwo jest skroić, kiedy się ma hajs. I to w sumie tyle. Drugi i kolejny, i myślę, że był to na pewno też spoko opcja. A drugi był w sumie aktualnie się dowodzi Tottenhamu, czyli Dele Alli. No Anglik też został brutalnie potraktowany przez Mourinho, który odrzuca go kompletnie. I już na tym się mówiło o opcji wypożyczenia, ale z opcją wykupu, ale się nie udało. I myślę, że zimą ten transfer będzie jedyny problem jest taki, że brakuje pieniędzy. I Dele na pewno nie będzie tani i na pewno będą chcieli na niego dużo zarobić. I ostatnia plotka transferowa to jest Leo Messi. Tak, kończy się rok Argentyńczykowi. Sam Pochettino mówi, że chciałby pracować z Messim, ale kto by nie chciał pracować z Messim, mówmy się. Dlatego PSG ma tyle pieniędzy, że mogłoby zapewnić Argentyńczykowi naprawdę dobre zarobki. I myślę, że sam Leo też byłby zainteresowany graniem z powrotem u boku swojego przyjaciela Neymara. I myślę, że jak będzie mecz Barca-PSG, no to zobaczymy. Myślę, że wtedy będzie takie potwierdzenie, że Messi będzie chciał pracować w klubie francuskim. I tyle. Jak będzie, czas pokaże. Na razie jest to jeszcze zrealizowany, ale miejmy nadzieję, że będą, bo myślę, że z taką paką PSG mogłoby osiągnąć więcej niż w poprzednim sezonie, a w poprzednim sezonie osiągnęli myślę, że bardzo dużo. I to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.